Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich. Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i najświętszej matki Jego Maryi. Audiobóg do słuchania stworzył kanał YouTube jak katolik. Jezus na puszczy. Gody w Kanie. Pierwsze święta wielkanocne w Jerozolimie. Jezus w posiadłości łazarza koło tirży i w Betanii. Idąc tą samą drogą, którą szła święta rodzina w ucieczce do Egiptu. Przechodził Jezus z uczniami przez małą miejscowość, niedaleko Legio, gdzie zatrzymywała się wówczas święta rodzina, mieszkali tu ludzie, pogardzani, jak niewolnicy. Jezus kupił chleba, rozdzielił go, a chleb cudownie się rozmnożył. Nie powstało skutkiem tego żadne zbiegowisko. Nie zatrzymywał się tu Jezus długo, lecz uczynił to tylko w przechodzie. W dalszej podróży spotkał się Jezus z Łazarzem, Janem, Markiem i Oobędem. Którzy wyszli mu naprzeciw, po pięciogodzinnej podróży doszli do posiadłości Łazarza koło Tirzy. Przyszli w nocy niepostrzeżenie, lecz wszystko było już przygotowane na przyjęcie. Posiadłość ta leżała w górach, od strony Samarii, niedaleko od pola Jakuba. Zarządcą był tu stary Żyd, chodzący boso i podpasany, był on już na tej posiadłości, gdy Maryja i Józef tu gościli w przejeździe do Betlejem. Również Marta i Magdalena ugaszczały tu Jezusa w ostatnim roku jego zawodu nauczycielskiego, gdy nauczał w Samarii i w ten czas prosiły go, aby udał się do chorego łazarza. Blisko tej posiadłości leżało małe miasteczko Tir, za w pięknej okolicy, oddalone o siedem godzin drogi od Samarii. Zwrócona ku wschodowi słońca, obfitowała Tir za wzboże, wino, a szczególniej owoce. Mieszkańcy trudnili się uprawą roli i rozwozili owoce na sprzedaż. Miasto było niegdyś o wiele większe i piękniejsze i było siedzibą królów, lecz później zamek spalono, a miasto zniszczono podczas wojny. Król Amri mieszkał długo w tym domu, który teraz należy do łazarza, zanim Samaria została odbudowana i zanim mógł się tam przenieść. Sądzę, że jeszcze do naszych czasów pozostały ślady z miasta. Ludzie są bardzo pobożni i zachowują się spokojnie, unikają również zetknięcia się z Samarytanami. Jezus nauczał tu w synagodze, lecz nie leczył. W szabat zaczęła się doroczna uroczystość poświęcenia kościoła Zorobabela. Nie obchodzono jej jednak tak uroczyście jak święto Machabeuszów. W domach, na ulicach, w synagodze, pozapalano światła, nawet na pastwiskach rozpalono ognie. Przez większą część dnia był Jezus z uczniami w synagodze. Jadł w domu łazarza, lecz niewiele. Większą część potraw rozdzielano ubogim, których jest w Tircy bardzo wiele. Podczas jego obecności działo się to rozdzielanie bardzo często. Po gruzach murów i starych zapadłych wieżach można jeszcze poznać dawną wspaniałość miasta. Zdaje się, że w obręb miasta wchodził wówczas i dom Łazarza, oddalony obecnie o kwadrans drogi od miasta. Widać to z resztek murów i fundamentów. Posiadłość tę otrzymał Łazarz jeszcze od swego ojca. Jak wszędzie, tak i tu poważają i szanują bardzo Łazarza, jako człowieka bogatego, pobożnego i mądrego. Zachowaniem się swym wyróżnia się on szczególnie od innych ludzi. Jest zawsze poważny i mówi niewiele, jeśli mówi, to mówi łagodnie, a przy tym statecznie. Po skończonych świętach wyruszył Jezus z że z Łazarzem i uczniami w dalszą podróż do Judei. Szedł tą drogą, którą Józef i Maryja szli do Betlejem, Wprawdzie nie tymi samymi ścieżkami, lecz tą samą okolicą przez góry w bok od Samarii. Pewnej nocy widziałam, jak wchodzili na wysoką górę. Noc była jasna, łagodna, nad okolicą unosiła się mgła kroplista. Jezus miał przy sobie około osiemnastu towarzyszy, szli ścieżką po dwóch, jedni z przodu, inni z tyłu, a niektórzy razem z Jezusem. Jezus przystawał często, rozmawiał lub modlił się, gdyż droga do tego się nadaje. Szli tak przez większą część nocy, a nad ranem odpoczęli i posilili się nieco. Potem szli jeszcze przez góry, na których jest zimne powietrze, nie wstępując po drodze do żadnych miast. Niedaleko Samarii widziałam przy nim mniej więcej sześciu uczniów, gdy pewien młody Samarytanin rzucił się wśród drogi do nóg Jezusowi i mówił: Zbawco ludzkości, który chcesz uwolnić Judę i przywrócić do dawnego stanu i tak nie on, iż Chrystus założy jakieś światowe królestwo, dlatego też prosił Go usilnie o przyjęcie i urząd przy Nim. Młodzian ten był sierotą, odziedziczył po ojcu wielki majątek i sprawował w Samarii urząd. Jezus był dlań bardzo uprzejmym i powiedział mu, że za ponownym przybyciem wskaże mu, co ma czynić, że podoba mu się jego dobra chęć i pokora, i nie można na to, co mówi, nic zarzucić. Jezus dobrze wiedział, że młodzieniec ten przylgnął do swych bogactw. I wiedziałam, że dopiero wtedy powie mu, co ma czynić, gdy wybierze wszystkich apostołów, by mu przy tej sposobności dać naukę. Młodzieniec ten przyjdzie w przyszłości jeszcze raz do Jezusa, a to też jest opisane w Ewangelii. Wieczór przed szabatem przybyli do gospody pasterskiej, leżącej między dwiema pustyniami, a odległej od betani około 4 do 5 godzin. Tu nocowała Maryja i święte niewiasty, gdy przed chrztem podążyły do Jezusa do Betanii. Zebrali się tu pasterze z okolicy, przynosząc podarunki i żywność. Gospoda była przerobiona na miejsce modlitwy, zapalono lampę i wszyscy w tym miejscu pozostali, a Jezus nauczał tu i święcił Szabat. W tej samotnej i przykrej drodze był Jezus także na miejscu, gdzie Maryja wśród podróży do Betlejem tak bardzo zmarzła i wnet potem cudownie uczuła się ogrzaną. Jezus przepędził cały Szabat z uczniami wśród pasterzy. Którzy byli bardzo uszczęśliwieni i wzruszeni, lecz Jezus wydawał się swobodniejszym między niewinnymi i prostymi ludźmi. Po szabacie udał się Jezus do Betani, oddalonej stąd cztery godziny drogi.